Witam Państwa serdecznie w odcinku, w którym zaproponuję sposób montażu zestawu elektroniczna kostka do gry. Będzie to substytut do takiej o standardowej kostki, gdzie wyrzucamy losowo numerki. Zestaw składa się z płytki drukowanej oraz wszystkich niezbędnych podzespołów elektronicznych potrzebnych do uruchomienia tego efektu. Co będzie jeszcze nam potrzebne oprócz tych elementów z zestawu? Cyna do złotowania. Polecam cynę o średnicy 0,7 mm. I obcinarki, szczypce boczne tnące do odcięcia wyprowadzeń elementów przewlekanych. W zestawie otrzymujemy płytkę drukowaną dwustronną z metalizacją otworów. Jest profesjonalnie wykonana, wycięta na frezarce. Nie mamy ostrych rogów. Podzespoły elektroniczne, do których zaraz przejdę. Oraz jeszcze elementy mechaniczne. Cztery wkręty i taką oto tutaj płytkę z pleksy, która stanowi element obudowy. W zestawie mamy taką główne serce układu mikrokontroler STC. Z programem, który jest tam zaszyty. Tranzystor, który napędza tutaj taki oto niepozorny element. To jest taki wibrator, że po wyrzuceniu mamy odczucie drgania. I przełącznik. To jest taki przełącznik, detektor drgań. Jak on jest zbudowany? To jest taki cylindryczna obudowa i w środku czuć, słychać, że jest kulka, która po prostu powoduje zwarcie przy odpowiednim ustawieniu. Zademonstruję to. Mam tutaj miernik z akustycznym testerem ciągłości i proszę zobaczyć. Zakładam te przewody pomiarowe i teraz mam ten czujnik, nazwijmy, do góry nogami. W momencie obrócenia jego następuje zwarcie. I to nam jakby wykrywa ruch tej kostki elektronicznej i powoduje to wyzwolenie programu w tym mikrokontrolerze. A więc przystępujemy do montażu i tradycyjnie co jest nam w pierwszym momencie robimy? Sortujemy sobie te wszystkie elementy. Ja już mam je przygotowane i rozpoczniemy od przylutowania tych oto diod półprzewodnikowych. Należy zwrócić uwagę, że diody półprzewodnikowe, jak sama nazwa wskazują, są to elementy półprzewodnikowe, a więc wymagające zachowania odpowiedniej polaryzacji. Tutaj tradycyjnie mam taką rozpiskę, gdzie mamy w diodach LED anodę i katodę. Można to poznać również po tym, gdzie mamy plus, gdzie minus. W nowych diodach, gdzie te wyprowadzenia są nierówne, dłuższe wyprowadzenie zawsze oznacza plus. I tak samo tutaj mamy w tej diodzie. Tutaj ją w ten sposób odwrotnie położymy. I jeżeli wyprowadzenia z jakiegoś powodu byłyby ucięte na równo, można też rozpoznać polaryzację odpowiednią diody po budowie wewnętrznej tych styków. Tutaj też to właśnie w tej diodzie widać. Przystępujemy do montażu i na samym początku przylutujemy wszystkie 7 diod LED. Tutaj nie ma narysowanych plus, minus, ale widać, że tutaj jest okrąg i tutaj z tej strony on jest ścięty. Tak samo jest na obudowie diody, że to sfazowanie, ścięcie właśnie mamy z tej strony, a więc wkładamy odpowiednio te diody LED. Dłuższe wyprowadzenie wkładamy w kwadratowe pole lutownicze. Mam gotową już rozgrzaną lutownicę, to jest konkretnie stacja SL20SD, ustawiona temperatura w okolicach 300 stopni Celsjusza i przystępujemy do przylutowania. Przykładam w pierwszej kolejności grot,
a następnie po chwili dokładam cynę i odciągam grot do góry. Wszystkie diody zostały przylutowane. Mogę teraz kontrolnie jeszcze rzucić okiem, czy te wyprowadzenia dłuższe są w tej samej linii, a więc wszystkie diody zostały poprawnie włożone. I teraz przystępuję do odcięcia tych końcówek tuż nad kończącym się stożkiem powstałej spoiny lutowniczej. Kolejnym elementem, który proponuję przylutować, jest to rezystor. W zestawie mamy tylko jeden rezystor, a więc formuję jego wyprowadzenia i nawet nie trzeba sprawdzać jego wartości, ponieważ przy tym elemencie nie ma możliwości pomylenia się z wartością rezystancji. Kolejny element, jaki możemy przylutować, to zgodnie z tym nadrukiem mamy tutaj miejsce pod obudowę DIP 8. Tutaj mamy zaznaczony tak zwany ten klucz, czyli to półokrągłe wyżłobienie i bezpośrednio wkładamy w to miejsce ten mikrokontroler. Nie ma tutaj miejsca na podstawkę, co jest w zasadzie uzasadnione, ponieważ ten układ elektroniczny będzie potrząsany i po pewnym czasie układ mógłby wypaść z podstawki. I teraz przylutujmy te wyprowadzenia. W tej chwili mogę przylutować tranzystor. Jeżeli chcielibyśmy, możemy sprawdzić jego parametry. Mam tutaj taki tester elementów elektronicznych. Wkładam tranzystor do podstawki i uruchamiam test. I jak widać, mamy widoczne podstawowe parametry tego tranzystora. Tranzystor w jaki sposób wkładamy do płytki drukowanej? Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy nadrukowany ten element na płytce drukowanej i tutaj ten sam element, a więc obwiednia tej obudowy musi się pokrywać z tym nadrukiem. Tutaj mamy półokrągłe, a tutaj jest to ścięcie. A więc wkładamy ten tranzystor. Można praktycznie rzecz biorąc go włożyć, żeby maksymalnie przylegał do płytki drukowanej. I teraz przylutujemy. W tej chwili tutaj mamy ten element, ten silnik z jakąś tam mimo środem. Silnik ten należy przylutować do tych oto wyprowadzeń plus i minus. Tutaj mamy dwa kolory, czerwony i niebieski. Czerwony to jest plus, niebieski to jest minus. A tutaj mamy podklejony taśmą dwustronną ten wibrator. Żeby to ładnie wyglądało, należy skrócić wyprowadzenia tego elementu, bo jak widać, są one znacznie dłuższe niż nam jest potrzebne. A więc tutaj proponuję odciąć na oko w tym miejscu i będzie trzeba odizolować te przewody. Do tego użyję takiego ostrego noża do tapet. Mam jeden przewód odizolowany, a drugi niestety. Mam te dwa wyprowadzenia, wyszło może troszeczkę nierówno, ale dotknę teraz
i proponuję najpierw może przylutować właśnie te same wyprowadzenia od wibratora. W tej chwili jeszcze ten element znajduje się w górze i przy pomocy pensety odkleję tam naklejkę i przykleję ją w tym miejscu. Teraz weźmy, przylutujmy gniazdo pod dwie baterie. Tutaj tak samo mamy nadrukowany obrys obudowy i zgodnie z tym obrysem włożymy w to miejsce i przylutujemy podstawkę pod baterię. Przełącznik uruchamiający efekt. Tutaj nie ma znaczenia, w jaki sposób zamontujemy ten przełącznik. Każda pozycja będzie dobra. Tutaj jak widać mam pewien problem, ponieważ ta podstawka pod baterię jest wyższa, a więc tutaj sobie złapię tą sprężynową pensetą ten element. Przylutuję pierwsze wyprowadzenie. I już mechanicznie mam ten element złapany, że on już nie wypadnie mi i mogę przylutować spokojnie pozostałe dwa wyprowadzenia. One, te wyprowadzenia przełącznika są dosyć długie, a więc skróćmy je. I ostatni element, ten oto przełącznik cylindryczny, czyli detektor drgania. A więc, co wcześniej prezentowałem, to jest element typowo mechaniczno-elektryczny. Nie ma polaryzacji, a więc w dowolny sposób go możemy przylutować. Jego obudowa podobna jest do kondensatora elektrolitycznego. A więc montaż elektroniczny mamy już zakończony. Teraz jeszcze pozostaje nam zmontować układ ten, mechaniczną tą część, a więc obudowę. Tutaj to, co wspominałem wcześniej, mamy element mechaniczny. Trzeba zerwać tą ochronną warstwę tekturki papieru. Mamy 4 śruby i 8 nakrętek i w pierwszym momencie wkładamy oto te 4 śruby i blokujemy je tymi oto nakrętkami. Mam już taką gotową częściowo obudowę i w tym momencie będę musiał wykorzystać dwie baterie typu CR2032 i musimy je włożyć jedna na drugą. Najpierw może włóżmy pierwszą pastylkę, teraz drugą i mogę przystąpić do przykręcenia już ostatecznie tej obudowy z pleksy. W ten sposób to wygląda. Żeby było ładnie, to się postarajmy to jakoś troszeczkę wypoziomować. I przykręcamy ostatnie 4 śrubki.
Przepraszam, co skrzydło. Mam już przykręcone te cztery śruby i zestaw po poprawnym montażu gotowy jest do działania. Gasimy teraz światło na moim stanowisku i zaprezentujemy działanie. Uruchomienie tym oto przyciskiem mam teraz w prawej pozycji off. Przełączymy na on. Słychać, czuć wibracje i zostało wylosowane cztery świecące diody LED. Spróbujmy teraz. Teraz jest 3 zostało wylosowane. 6. Ponownie 2 w innej konfiguracji, a więc są losowo wybierane, znaczy zaświetlane diody LED. I to by było tyle, jeżeli chodzi o tę elektroniczną kostkę do gry. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Zapraszam do skorzystania z oferty firmy gotronic.pl. Dziękuję.